Od najnowszego numeru Tygodnika Powszechnego rozpoczynamy nowy cykl tekstów, w których będziemy rysowali mapę polskiego kościoła, nową mapę polskiego kościoła, analizując jak on działa na kilka tygodni przed wizytą papieża Franciszka w Polsce. Będziemy analizowali po kolei każdy z elementów Kościoła, od doświadczenia duchowego, o którym piszemy w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. Później zanalizujemy, jak działa polska teologia, jak działa polskie doświadczenie dobroczynności i charytatywności, jak działają doświadczenia medytacji chrześcijańskiej i tak dalej, bo doszliśmy do wniosku w Tygodniku Powszechnym, że te stare podziały, które funkcjonowały w mediach opisujących Kościół, już dawno się zdezaktualizowały. Mamy Kościół, który działa za pomocą wspólnot, za pomocą nowej ewangelizacji, liderów parafii lokalnych. I ten Kościół, który znamy z pierwszych stron gazet, Kościół skandali, Kościół podziałów politycznych, tarć w episkopacie, nie do końca opisuje Kościół.